Umiłowani, z sporym drżeniem staję przed ołtarzem, staję przed wami. I nie dlatego, że lękam się czy boję odprawiać najświętszą ofiarę, czy boję się głosić Słowo Boże, ale dlatego, że wy, to miejsce jest mi po prostu bliskie. Tu zostawiłem kawałek swojej historii życia. Tutaj były też moje wzloty i upadki. Tu po prostu jest i był. Była cząstka mojego serca. I bardzo dziękuję w waszej wspólnocie. Dziękuję ojcu Marcinowi za zaproszenie, aby powrócić tutaj z rekolekcjami na ten czas Wielkiego Postu. I chciałbym bardzo serdecznie siebie i was zaprosić do takiego wspólnego zatrzymania się nad Bożym Słowem podczas tej rekolekcyjnej drogi. Bo to Boże Słowo jest dla mnie drogowskazem w takim codziennym podążaniu, szukaniu odpowiedniego kierunku, azymutu naszych, moich wędrówek życiowych. I wiem, że jest zwyczajnie mi potrzebne, aby pośród różnych zakrętów życiowych mieć takie punkty odniesienia, dokąd się kierować, co wybierać. I Słowo Boże na pewno jest takim drogowskazem. I wiem też, że Pan Bóg nie przemawia zawsze tak, jak my byśmy tego oczekiwali. Bo ten język komunikowania się naszego ludzkiego z Panem Bogiem jest rozmaity, różnorodny. Czasami są to proste przekazy, jak przykazania. Innym razem Pan Bóg przemawia w formie chociażby przypowieści, tak jak w dzisiejszej Ewangelii. Innym razem możemy zasłuchać się w to Boże Słowo, które wybrzmiewa jak poezja, kiedy rozważamy chociażby psalmy. I nie zawsze jesteśmy gotowi usłyszeć to Boże Słowo, nie zawsze w sposób należyty jakoś je interpretujemy, przyjmujemy do swojego serca. Ale myślę, że czas rekolekcji to taki czas, kiedy po prostu jesteśmy zaproszeni, aby chwilę się zatrzymać, aby to Słowo może trochę bardziej niż zwykle po prostu nasiąkało w nasze serce. I do tego was bardzo serdecznie zapraszam. Temat, tytuł tych rekolekcji, jaki pozwoliłem sobie nadać temu czasowi, to Wielka Noc, czyli światło w ciemności. Skojarzenie wydaje się oczywiste. Wielkanoc niebawem, za kilkanaście dni, będzie wspólnym doświadczeniem świętowania wszystkich nas. Ale bardziej mi chodzi o pewien kontrast, o pewien symbol światła i ciemności, z którym de facto każdy z nas się mierzy, które ma przełożenie na nasze życie. Chciałbym dotknąć tego, co jest często nocą w naszym życiu, zarówno osobistym, czy życiu wspólnoty parafialnej, wspólnoty całego Kościoła, czy naszego społeczeństwa. Bo każdy z nas ma w swojej historii życia takie momenty, które, możemy powiedzieć lakonicznie, są czy były trudne. Ale tak naprawdę, przyglądając się tym trudnym momentom naszego życia, możemy widzieć w nich i smutek, i rozpacz, i momenty, kiedy po prostu byliśmy nieporadni, nie wiedzieliśmy, jak się zachować. Nie mieliśmy sił skonfrontować się często z tym, co nam się przytrafiło, nam albo naszym bliskim. Byliśmy bezradni, tak jak na przykład teraz w te dni możemy czuć pewną bezradność wobec doświadczenia wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą. A więc noc, która pojawia się w życiu każdego. Nikt nie ucieknie od tej nocy.
Pytanie, jak ją możemy przeżyć? W jaki sposób z tej nocy możemy wyjść ku porankowi, ku światu, ku zwycięstwu i ku życiu? Dzisiaj parę refleksji nad Słowem Bożym, które usłyszeliśmy w tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Kościół dał nam właśnie te czytania, które przed chwilą wysłuchaliśmy. I myślę, że to jest już jakaś podpowiedź do naszego wędrowania rekolekcyjnego. Stajemy często przed ważnymi wydarzeniami, przed tym, co trudne, ale każdy z nas wchodzi w doświadczenie swego życia, czy w nowe doświadczenia z jakimś bagażem, który już niesiemy. Mamy rodziny, swoje miejsca zamieszkania, pracę, którą wykonujemy. Oczywiście nie jest to idealne. Pewnie często psioczymy, narzekamy, że można byłoby inaczej, że nasze relacje, chociażby z bliskimi, mogłyby być piękniejsze, głębsze, wspanialsze. Ale de facto jest to rzeczywistość, która jest nam na co dzień znana. A teraz wróćmy do dzisiejszego pierwszego czytania. Oto słyszeliśmy ten fragment, że Mojżesz wychodzi paść owce swojego teścia Jetro. Wychodzi na pustynię, aby tam czynić codzienną, znaną mu chyba z każdego dnia czynność, która może była dla niego wspaniała, a może uprzykrzała mu codzienne życie. Ale znał to. Był w tym zakorzeniony. I oto wychodzi i widzi coś, co wymyka się jego myśleniu, jego dotychczasowemu doświadczeniu. Widzi krzew, który spala się, który płonie, ale się nie spala, nie zostaje popiołu z tego krzewu. Krzew ognisty. Za chwilę słyszy z kolei słowa: Mojżeszu, zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. I wyobrażam sobie to, jakbym ja, a myślę, że chyba większość z nas, gdyby znalazła się w podobnej sytuacji, myśmy byli zaciekawieni tym, co się dzieje, że oto krzew płonie, że oto słyszę jakiś głos, że oto coś niesamowitego dzieje się na moich oczach, słyszę niesamowity głos, który do tej pory był mi nieznany. To zaciekawia, ale z drugiej strony także może przerazić. I takie doświadczenie ciekawości, ale i przerażenia bardzo często występuje w naszym życiu. Może nie słyszymy wprost głosu Pana Boga, który mówi nam: zdejmij buty, stań przede mną, usłysz moje imię. Nie widzimy codziennie jakiegoś płonącego krzewu, ale każdego dnia jesteśmy zaproszeni do jakiejś nowości, którą Bóg, jak uchylone drzwi, chce nam pokazać inną rzeczywistość. Ta ciekawość, tak jak w przypadku Mojżesza, może prowadzić do poznawania Boga, przynajmniej do rozpoczęcia jakiegoś procesu poznawania. Ale może być w życiu człowieka też taka ciekawość, która wprowadza niepokój, która jakoś burzy ład, który mamy do tej pory w swoim sercu. O tym z kolei, powiedziałbym, traktuje pierwsze zdanie z dzisiejszej Ewangelii. Tak ono wybrzmiewa. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi. Dla mnie to jest takie skojarzenie z wiadomościami, z newsami, które przynosi drugi człowiek o jakimś niesamowitym wydarzeniu. My ludzie XX, XXI wieku jesteśmy
ludźmi, do których wiele informacji, wiele wiadomości, wiele newsów każdego dnia dociera. Od bliskich, ale też przez środki społecznego komunikowania. Po prostu jesteśmy zalewani różnymi informacjami. I jesteśmy ich ciekawi, bo chcemy być ciekawi świata. To, co się dzieje tysiące kilometrów stąd, jest w tym momencie jakby na wyciągnięcie naszej ręki. Śledzimy wiadomości dotyczące wojny na Ukrainie. Śledzimy poczynania tych czy innych ludzi. Jakoś to wszystko powoli spływa do nas. Stajemy się w pewien sposób współodpowiedzialni, współuczestniczący w tym czy innym wydarzeniu. Ale zauważmy, że przy całej tej naszej ciekawości świata w nasze serca też wlewa się niepokój. I nie chodzi o to, żeby być teraz niewrażliwym na to, co dzieje się bliżej czy dalej nas. Dobrze i wspaniale, że jesteśmy ludźmi wrażliwymi. Ale też zobaczmy, czy te wiadomości różnego rodzaju nie przemieniają nas w ten sposób, że moje serce staje się sercem niespokojnym. Że trudno jest o zachowanie jakiegoś spokoju serca, wybranie dobrej decyzji, dobrego działania. Pokój i niepokój ludzkiego serca to także nasza rzeczywistość i to też jeden z tematów, który chciałbym w czasie tej rekolekcyjnej drogi poruszyć. Wspomniany Mojżesz przygląda się płonącemu krzewowi i wsłuchuje się w głos i idzie odważnie za tym głosem, aby się spotkać z Bogiem. Nie lęka się, przełamuje swoje lęki. I my też jesteśmy chyba ludźmi, którzy nie lękają się, ludźmi odważnymi, o otwartych umysłach, o otwartym sercu. Jednak takie niesamowite wydarzenia, które stawia Pan Bóg albo inni ludzie na drodze naszego życia, takie niesamowite, nagłe wydarzenia, czasami są takim papierkiem lakmusowym tego, co w głębi mojego serca się znajduje. Czy jest tam pokój, czy jest tam miłość, czy jest tam dobro? Czy może to, co mnie zaskakuje, może jakoś pobudza demony, które są we mnie i nagle nie poznaję się, dziwię się swojemu zachowaniu, swoim decyzjom, wyborom, które podejmuję. Wracając do dzisiejszego fragmentu Ewangelii, zobaczmy, że to oburzenie tych ludzi, którzy przyszli z wiadomościami do Jezusa, kiedy oni są pełni emocji i mówią o tym, że Piłat zmieszał krew Galilejczyków z krwią ich ofiar. Jezus jakby wylewa trochę taki kubeł zimnej wody na ich rozpalone głowy i mówi, czyż ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Skąd te Jezusowe słowa? Bo być może też tak często bywa, że chcemy pod takim płaszczykiem różnych wydarzeń też upchnąć gdzieś religię, wiarę, szukać winnych. Dlaczego to się stało? Szukać odpowiedzi na dręczące nas pytania. Ubieramy różne wydarzenia w szaty religijne. Jakoś też wtedy ten niepokój bywa przypisany Panu Bogu. A Bóg nie chce budować, na pewno nie chce budować relacji z Nim, ale też naszych międzyludzkich relacji na niepokoju, na jakimś strachu, na niepewności. Jezus mówi, jeśli się nie nawrócicie, czyli jeśli nie zmienicie swojego myślenia, postrzegania świata, postrzegania bliźnich, jeśli będziecie ciągle patrzeć na to, co się dzieje przez pryzmat chaosu, niepewności, strachu,
to nie pójdziecie ku dobremu. To ciągle będziemy tkwić w takim uzależnieniu od tego strachu. Bóg pragnie, jestem o tym głęboko przekonany, Bóg pragnie, abyśmy w naszej wolności szli nie drogą strachu, ale drogą miłości i odwagi. I potwierdzeniem tego też dla mnie jest ta dzisiejsza przypowieść Jezusa o tym ogrodniku i właścicielu winnicy, który przychodzi i patrzy, że drzewo figowe nie przynosi owocu. Ta postawa ogrodnika, który mówi: Panie, pozwól, że jeszcze rok, pozwól na to, że okopię to drzewo, obłożę nawozem. To taka postawa człowieka, tak de facto Boga, który jest cierpliwy, łaskawy, pełen pokoju i zrozumienia. W pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian, w słynnym hymnie o miłości, czytamy, słyszymy te słowa: miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości. Tak, bo taki jest Bóg. Cierpliwy, łaskawy, dający czas na zmianę myślenia, nawrócenie. Pragnący, abyś ty i ja żył w pokoju serca. Pragnący też nie tylko tego pokoju wewnętrznego, ale między nami, między ludźmi. I ta nasza rekolekcyjna droga, którą dzisiaj rozpoczynamy, to będzie takie spojrzenie na i różne troski, zmartwienia, na różne noce, które przeżywamy, ale również spojrzenia na to, co daje światło, co daje pokój, co może dać po prostu życie. Bardzo was serdecznie zachęcam, byśmy w tych rekolekcjach o wielkiej, głębokiej nocy, a raczej o świetle, nadziei, o życiu, byśmy razem kroczyli. Zapraszam was od jutra do środy, czy to na mszę świętą o godzinie 8, czy 18:30, podczas których też będę głosił nauki rekolekcyjne. Jutro nie będę opierał się o Ewangelię, jutro pojutrze nie będę się opierał o Ewangelię z dnia. Jutro będzie to fragment o burzy na jeziorze, którą przeżywa Jezus ze swoimi uczniami. Ale pośród tych ciemności, które są w naszym życiu i o których wspominałem, jak zazwyczaj też w nocy bywają gwiazdy. I pozwólcie, że tutaj taki mały dodatek do tej rekolekcyjnej drogi. Mianowicie chciałbym zachęcić, zaprosić was do tego, aby mieć lekturę duchową, czy to na teraz, czy na czas Wielkiego Postu, czy w ogóle w domu. Przywiozłem z sobą takie dwie książki, niewielkie książeczki, do których lektury zachęcam. Jedna to jest taki wywiad z papieżem Franciszkiem u początku jego pontyfikatu, prawie 9 lat temu. I to jest, myślę, że takie dobre światełko, aby zobaczyć, posłuchać, przeczytać, jak te plany niejako wtedy nowego Ojca Świętego, na ile one się po części też realizowały w tej drodze Kościoła tutaj przez te 9 lat. A drugą książeczką niewielkich rozmiarów też są refleksje maryjne skreślone piórem ojca Wacława Olszajcy, który przez wiele lat po sąsiedzku w parafii Boboli głosił kazania, posługiwał. Zachęcam was do tej lektury po mszy świętej w przedsionku Kościoła z tymi książeczkami. Będę tam stał, co łaska, jeśli ktoś będzie chciał po prostu coś wrzucić, to proszę, zabierzcie je do domów dla siebie czy swoich bliskich. A ta nasza rekolekcyjna droga od dnia jutrzejszego to właśnie takie przyglądanie się naszemu sercu, naszym uczuciom, naszym nocom, które przeżywamy, bardzo często osobistych, bardzo bywają dyskretnych, czasami bardzo głęboko też schowanych te nasze doświadczenia. Może to dobry czas,
aby temu się przejrzeć właśnie w blasku Bożego Słowa, światłości, którą daje Bóg. Zapraszam i dziękuję już za wszystko. Amen.